Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Tutaj w tym filmiku chcę Wam opowiedzieć o ćwiczeniach, o tym, jak zaczęłam ćwiczyć, jeśli chodzi o treningi, jak ćwiczę obecnie. Więc zaczynałam ćwiczyć, jak zrzuciłam pierwsze 8 kilo. Nie ćwiczyłam od razu, ponieważ szybko się męczyłam, miałam słabą kondycję, obciążałam stawy i ogólnie fatalnie się czułam i nienawidziłam wręcz ćwiczyć. Więc dopiero jak zrzuciłam 8 kilo, ważąc 60 kg, zaczęłam ćwiczyć. Zaczynałam ćwiczenia z Ewą Chodakowską. Moja metamorfoza zresztą była dwukrotnie u Ewy. Ćwiczyłam skalpel na początku, piłowałam ten skalpel przez 2 tygodnie, ćwicząc 5-6 dni w tygodniu. Dzień w dzień ćwicząc to samo, bardzo szybko się znudziłam, ale to też zaznaczałam. Dopiero później odkryłam Mel B. Tam ona, na YouTubie są dostępne 30-dniowe wyzwanie z Mel B. Na każdy dzień tygodnia ma inne ćwiczenia. Jeden trening trwa około od 40 do 50 minut. Można porządnie się zmęczyć. Do tej pory nie ukrywam, że mam już dużo lepszą kondycję, ale tak 50 minut wykonując w takim samym tempie ćwiczenia jak ona, to jest ciężko. Znaczy, już oczywiście udaje mi się, ale dalej jest ciężko. Dodatkowo i tak ćwiczyłam. Na początku ćwiczyłam 5-6 dni w tygodniu, ale okazało się, że to jest zdecydowanie za dużo, bo zamiast zdobywać tą kondycję, to po pewnym czasie czułam się jeszcze gorzej, przez to, że za dużo ćwiczyłam. Więc jak sobie robiłam przerwy i zaczęłam ćwiczyć na przykład co drugi dzień, to okazywało się, że jednak wow, ja mogę jeszcze więcej, mam dużo więcej energii, więc nie polecam ćwiczyć, aż się tak katować, że codziennie, bo efekt jest odwrotny. Najlepiej ćwiczyć albo co drugi dzień, albo 3-4 razy w tygodniu, no to wychodzi na to samo właściwie. I później właśnie ćwiczyłam cały czas z Melbi. Ćwiczyłam z Ewą także skalpel 2 i wymieniałam sobie, po pewnym czasie zaczęłam sobie wymieniać treningi, czyli raz skalpel, raz Melbi, raz skalpel 2, raz Melbi. Nie chciałam się znudzić tymi treningami, więc jak zaczęłam sobie wymieniać, to była bardzo duża różnorodność i dużo lepiej i przyjemniej mi się wykonywało te ćwiczenia. Później zaczęłam biegać, wróciłam do biegania, bo kiedyś biegałam. Biegałam na początku z bieganiem, to zaczęłam właściwie od maszerowania. Przez pierwszy tydzień szybko chodziłam. Szybko chodziłam około godziny dziennie i po tygodniu to nogi już same rwały się do biegu, bo już mi się to znudziło i chciałam sobie pobiegać. Więc zaczęłam biegać, moje pierwsze przebiegnięcie to było jakieś 3 km z przerwami. Bo to nie było tak, że od razu, po tygodniu już 3 km, nie, ja miałam bardzo słabą kondycję, musiałam na spokojnie wszystko i zaczęłam właśnie biegać. Po pewnym czasie zaczęłam biegać albo czasowo, albo na kilometry, więc biegałam albo godzinę, albo 8 km. Zależy od dnia. Było już zimno na dworze, to mi się odechciało biegać i zrezygnowałam, wróciłam do ćwiczeń domowych. Ale bardzo mi brakowało, bo bardzo lubię, strasznie lubię biegać i brakowało mi tego. Dodatkowo jak jeszcze ćwiczyłam z Chodakowską, z Mel B, to zaczęłam się też rozciągać, zaczęłam łączyć te wszystkie treningi ze sobą, mieszać. Później doszła siłownia, właściwie siłownia obecnie doszła, chodzę na siłownię niecały miesiąc jakoś. Będzie prawdopodobnie filmik z siłowni, zobaczymy. Sesja będzie na pewno, ale z filmikiem to się okaże. Pokażę Wam, jakie ćwiczenia Wam wykonuję. Dodatkowo jeszcze w domu zaczęłam robić pompki. Robiłam też 100 brzuszków. Nie wszystko naraz, bo to były ogólnie te treningi, gdybym tak sobie zmieszała Chodakowska, później pompki, później rozciąganie, później jeszcze nie wiadomo co i później jeszcze może bieganie. Nie, to było normalnie, wybierałam sobie. Na pewno po ćwiczeniach z Medbi czy Chodakowską rozciągałam się tak z 10-15 minut. Pompki zaczęłam właściwie od niedawna robić, a brzuszki to na przykład co drugi dzień robiłam, bo miałam później takie zakwasy, że nie zawsze pozwalałam sobie na takie ćwiczenia. Kupiłam sobie dodatkowo drążek rozporowy do podnoszenia. Póki co, uwaga, podnoszę się pół razy, jest postęp, ale to drążek mam 2 dni dopiero, więc zaczynam od wiszenia na nim. Męskich pompek robię około 20-30, więc jak jest postęp, a pamiętam jak nie mogłam zrobić na początku dwóch,
do tej pory, dopóki nie udowodnię, to nikt mi nie wierzy, że tyle robię. Ale spoko, to jest do udowodnienia, kiedyś nakręcę filmik, jak robię, żeby Wam udowodnić. Rozciągam się do szpagatu, na siłownię jak idę, aha, i jeszcze na basen chodziłam, ale basen bardzo sporadycznie, bo nie zawsze miałam na to czas, ale fajnie wpływa na kondycję skóry, więc jeżeli macie tylko możliwość, chodźcie sobie na basen, na przykład po treningu, albo jak wymieniacie, w pierwszym dniu ćwiczycie, to na drugi dzień idźcie na basen, trzeci dzień ćwiczycie, na czwarty dzień na basen, to jest świetna alternatywa, świetna i najszybsze efekty. Teraz chodzę właśnie na siłownię, to trenuję 2 godziny, dopóki dosłownie nie padnę, bo odkąd schudłam, po prostu uwielbiam się tak porządnie wykończyć, że wychodzę, to mam, nie wiem jak się nazywam. Zaczynam zawsze od bieżni, 10 minut szybkiego marszu na rozgrzewkę, później biegam 8,5 km na godzinę, ustawiam sobie to oczywiście i podnoszę sobie stopień, ustawiam sobie stopień wzniesienia na bieżni od 5 do 8 różnie. Tak czy siak, i tak godzinkę biegam. Spalam na tym około 300-400 kalorii, zależy z jaką intensywnością ustawiam sobie stopień wzniesienia. Sporo. Później idę na część siłową, ćwiczę ramiona, żeby w końcu mi się podobały, bo ramiona mam bardzo męskie. I robię kilka powtórzeń, podnoszę około 15-20 kg. Robię 5 powtórzeń po 10 razy. Później przechodzę do osobnej sali i tam ćwiczę z hantlami, tam się rozciągam, robię brzuszki, właśnie około 100 brzuszek, pompki, skupiam się właśnie na, robię też te RX, wszystko tam są dostępne, takie fajne urządzenia na tej siłowni, na którą chodzę, tam jest dosłownie wszystko, znowu mucha mi tu lata, wszystkie dostępne ćwiczenia, to najpierw właśnie zaczynam od części aerobowych na spalenie jeszcze tkanki tłuszczowej, później przechodzę na część siłową, kończąc na rozciąganiu, albo idę na orbiterek jeszcze. I właściwie do tej pory chodzę na siłownię. Obecnie mój plan treningowy wygląda tak, że chodzę na siłownię, biegam też w plenerze, jak jest tylko ciepło, to od razu idę, bo dużo przyjemniej niż na bieżni, chociaż na bieżni mogę sobie ustawiać stopień wzniesienia, na czym bardzo mi zależy, bo to jest, zdobywam kondycję właśnie na góry, to właśnie w głównym celu to robię. I tak, właśnie chodzę na siłownię, biegam, rozciągam się, robię pompki, brzuszki, będę się podciągać na drążku, ćwiczę z Melbi, z Chodakowską i te wszystkie treningi ze sobą mieszam, zależy na co mam ochotę danego dnia, bo nie zawsze chodzę, nie codziennie chodzę na siłownię, nie codziennie ćwiczę z Ewką, nie codziennie z Melbi, po prostu mieszam. Raz to, przez co organizm też się nie przyzwyczaja do określonych ćwiczeń, tylko ma różnorodność i ja się nie nudzę w ten sposób. No to nic, to tyle jeśli chodzi o moje ćwiczenia. Do zobaczenia w następnych filmikach. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście piszcie w komentarzu. To nic, to do zobaczenia. Pa, pa!